Dobrze. Dzień dobry Państwu. Moje schronienie to dom z ptaków i liści, z róż nieśmiałych pędów, z gałązek dzikich wiśni, z dzikich irysów i lilii, z lubinu, z delikatnych konwali, z owoców szyprzyny. Moja forteca wzniesiona z gałęzi i kłączy, z mroku zarośli, z żaru ognisk, z mgieł znad rzek i bagien, co rano kładą się pokotem. Jest wieżą i strażnicą, jest fosą i żywopłotem. Jest dniem i jest jedzeniem. Tam, tu, teraz. I tam wszyscy są uratowani. Tam nie zginął nikt. Tam są większe i mniejsze miasta oraz domy. Tam step i drogi i dymy wieczorem. Tam żywe zioła, piołun, osed polny. Tam mama i siostra i tam nie ma wojny. Odszedł najlepszy z moich domów. Tak bardzo chciałabym być tam znowu. Dzień dobry Państwu. 8. Międzynarodowy Festiwal Silesius. Ja się nazywam Hanna Janczak i poprowadzę dla Państwa spotkanie z Kateryną Babkiną. Dobry wieczór. Katia jest poetką, prozaiczką, autorką książek dla dzieci, scenariuszy filmowych i teatralnych. I tydzień temu ukazała się w wydawnictwie Warstwy ta książka, która tutaj leży, w przekładzie Bogdana Zadury pod tytułem Nieboli. Jest to pierwsza książka poetycka Kati wydana w Polsce. Do tej pory jej wiersze ukazywały się w dwóch antologiach. Jedna to Listy z Ukrainy, wydana w 2016 roku, a druga 100 wierszy wolnych z Ukrainy, wydana przez Biuro Literackie w 2022 roku. Wydaje mi się, że możecie Państwo trochę lepiej Katię kojarzyć z wydawnictw związanych z prozą. W Polsce ukazały się jej trzy książki prozatorskie. Szczęśliwi nadzy ludzie, Sonia, no i chyba najważniejsza książka do tej pory to Nikt nie tańczył tak jak mój dziadek, za którą to książkę wraz z tłumaczem Bogdanem Zadurą otrzymali Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus. Katia jest również laureatką Nagrody Czytelników imienia Natalii Garbaniowskiej. Rozpoczęłam tym wierszem nie bez powodu. Nie da się rozmawiać z żadnym twórcą i z żadną twórczynią z Ukrainy, tak przynajmniej mi się wydaje, bez podtekstów i bez kontekstu geopolitycznego. Mamy maj 2023 roku. Mamy 448, tak jak dzisiaj sprawdziłam, dzień wojny. A ty od ponad roku nie wróciłaś do domu. Jak wyglądała twoja droga, od kiedy uciekłaś razem z córką i z mamą z Kijowa? Bo od tego czasu, tak jak 6 milionów Ukrainek i Ukraińców, jesteś uchodźczynią. Co się przez ten czas wydarzyło i co w tej drodze ci sprzyjało, a co ci najbardziej przeszkadzało? Dziękuję dużo za takie zapytania. Dziękuję wam dużo wszystkim za to, że wy tu. Bardzo dziękuję za to pytanie oraz dziękuję Państwu za obecność. Na drugi dzień wojny, na drugi dzień bombardowania Kijowa, znaczy na 8 rok drugi dzień wojny, ja wyjechała z swoją maleńką doneczką, jakiej było 1,5 roku, ze swoją mamą i podrugą z Kijowa. I провівши 5 dni na кордоні i w drodze, приїхала сюди, тобто конкретно сюди. Мене захостив Вроцлавський дім літератури на 5 місяців, давши мені прихисток, можливість продовжувати бути письменницею, допомагати іншим і взагалі бути при тямі і в безпеці. На другий день бомбардування Києва і 8 рік війни, триваючої в Україні, утікла з Києва. Моя дорога тривала 5 днів. Przez granicę,
dotarłam tutaj, konkretnie tutaj do Wrocławia, gdzie zostałam gościnnie przyjęta przez Wrocławski Dom Literatury, który nie tylko mi udzielił schronienia na 5 miesięcy, ale i pozwolił mi nadal być pisarką, ale również pomagać innym. Pozwolił również mi czuć się bezpiecznie. Це була неймовірно важлива можливість, щоб якось заземлитися в тому, що відбувається. Досвід, коли ти впродовж однієї ночі мусиш в кращому випадку зібрати якісь речі, а ми навіть не збирали речі, ми вийшли з дому до бомбосховища і вже не змогли нікуди повернутися. Тобто наступний раз я поспала в ліжку через 6 днів у Вроцлаві. Позбавляє тебе землі під ногами і взагалі відчуття того, хто ти є. І Вроцлавський дім літератури, баняк помідорового зупу від каші Янушек, підтримка чисто людська, крім професійної, дозволили мені якось це відчуття, хто я є і де я є зберегти. То була дуже важлива можливість одзискання ґрунту під ногами. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy wychodzisz z domu, pakujesz rzeczy, a właściwie nie pakujesz, ponieważ wychodzisz tak naprawdę z rodziną do schronu przeciwbombowego, a później już nie masz szansy, by wrócić do domu. Więc następną noc w łóżku spędziłam dopiero po 6 dniach, czyli tutaj we Wrocławiu. I to wszystko, jak Państwo sobie wyobrażają, absolutnie wytrąca cię z równowagi, wybija cię grunt spod nóg. I tutaj pobyt tutaj we Wrocławiu, gościnne przyjęcie tutaj, między innymi cały garnek zupy pomidorowej od Kasi Janusik, czyli nie tylko zawodowe, ale takie bardzo, bardzo ludzka pomoc, to wszystko mi pomogło odzyskać swoje ja, odzyskać twardy grunt pod nogami. Через 5 місяців ми переїхали до Лондона. Мені, як будь-якій людині, яка виїхала, довелося відбудовувати себе професійно, особисто з нуля. Я прийняла рішення не повертатися поки що додому, до того, коли там не буде безпечно для моєї дитини, читай, коли туди перестануть прилітати ракети в цивільні будівлі. Дуже цінним досвідом, який я здобула лише зараз, в 37 років, став досвід спиратися на інших людей. Таку історію пережити, напевно, неможливо без допомоги і підтримки. Я щаслива, мені дуже пощастило в тому, що у мене ця допомога і підтримка завжди була. І мені, напевно, теж дуже пощастило, що я сама мала змогу, силу, час, натхнення бути такою допомогою і підтримкою для інших біженок. По 5 місяцях припроводжувала мене до Лондону. Musiałam, jak każdy, kto musiał uciekać ze swojego domu, musiałam odbudowywać swoje życie od zera, zarówno w sensie zawodowym, jak i prywatnym. Postanowiłam nie wracać do Kijowa, dopóki tam nie będzie bezpiecznie dla mojego dziecka, dopóki tam nie przestaną lecieć pociski w budynki mieszkalne. Muszę wam powiedzieć, że nauczenie się polegania na kimś, na innych ludziach w wieku 37 lat to jest ogromne wyzwanie. I rzeczywiście nie dałoby się przeżyć, przetrwać, przejść tego, co przeżyłam ja, gdyby nie absolutne wsparcie innych ludzi. I miałam to ogromne szczęście, że takie wsparcie i pomoc miałam oraz ogromne szczęście i przywilej, że również mogłam być takim wsparciem dla innych ludzi z Ukrainy za granicą. No i оскільки закінчується вже в Ані папірчик, то я лише скажу, що важливою стала змога писати. І думаю, саме це дозволило мені втриматися, залишатися при тямі. No i ponieważ miałam możliwość pisania, kontynuowania swojej twórczości, to wszystko mi pozwoliło utrzymać się na własnych nogach, stać twardo na własnych nogach. Я була готова до того, що зіркою вечора стане моя дитина. Вона тут зі мною. Все ще наш, як мої друзі з Кракова називають нас, цирк об'їздовий. Я думала, зіркою вечора стане вона, але виявляється, тут є песик, який складає їй конкуренцію. Це дуже класно.
Byłam gotowa do tego, że gwiazdą wieczoru zostanie moja córka, bo jak nazywają nas nasi znajomi przyjaciele z Krakowa, cyrkobjazdowe. Ale okazało się, że ma tutaj mocną konkurencję, czyli tego pieska. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Mam jedno pytanie dotyczące historii twojej rodziny. Z tego co wiem, tak słyszałam podczas innych spotkań, twoi dziadkowie w domu posługiwali się językiem rosyjskim. Pochodzili z różnych stron Ukrainy. Jak będę źle mówić, to mi zatrzymaj, dobra? I chciałabym się od ciebie dowiedzieć, jak wyglądało twoje wychowanie w domu, w którym mówiono po rosyjsku, i jak wyglądało nauczanie historii w szkole, o ile pamiętasz? Я виросла в радянській сім'ї, я не назву це російською, радянська сім'я. Там говорили російською мовою вдома, була загально прийнята версія історії з радянського боку, і Друга світова війна називалася Великою Вітчизняною війною. Так виросла більшість людей мого покоління пострадянського простору. Україні пощастило більше, тому що там був кластер українських українців, які, власне, виросли з більшою прив'язкою до дійсності і оригінальної версії історії, але я до них не належала. Стосовно того, як виглядала історія в школі, я пішла до школи вже в незалежній Україні. Історія в школі виглядала дуже погано, як і все інше взагалі. В проміжку з 91-го до 2000-го року виглядало дуже погано, тому що по розвалу Радянського Союзу, коли Україна здобула незалежність, там, в принципі, все виглядало дуже погано. Країна була дуже бідна, дуже нестабільна економічно. Коротше, школи і уроки історії – це останнє, до чого доходили руки. Там люди буквально виживали. Потім уже пізніше прийшли до тями. Wychowałam się, nie powiem, że w rosyjskiej, w radzieckiej rodzinie, gdzie oczywiście posługiwano się rosyjskim językiem i obowiązywała radziecka wersja historii, gdzie na przykład II wojnę światową nazywano Wielką Wojną Ojczyźnianą. I tak to wyglądało na większości przestrzeni postradzieckiej. Jednak Ukraina miała szczęście, ponieważ w tym państwie żyło pewne grono ukraińskich Ukraińców, którzy mieli w sobie, nieśli prawdziwą wersję historii. Ja niestety do nich nie należałam. Jak wyglądała nauka historii w niezależnej Ukrainie? Źle. No, w latach 90. aż do lat 2000 to naprawdę była fatalna historia, ponieważ po upadku Związku Radzieckiego Ukraina, niezależna Ukraina, była po prostu biednym krajem, bardzo niestabilnym gospodarczo. I historia, czy lekcje historii, to była ostatnia rzecz, o którą ludzie w ogóle dbali. Przede wszystkim należało przetrwać. No dobra, no ale w którymś momencie, no bo rozumiem, że mówiłaś po rosyjsku i że był to twój pierwszy język, tak? A ukraiński był jakby drugim językiem, tak? No to w którym momencie zorientowałaś się i co na to wpłynęło, że nagle, no, stwierdziłaś, okej, odrzucam ten język, będę od tego momentu mówić w języku ukraińskim, a może nie było takiego momentu jednego, tylko jakby złożyło się na to 5000 różnych sytuacji. Є коротка відповідь. Ну, взагалі, це історія, яку можна розповідати півтори години зараз, але ми не будемо. Є коротка відповідь. Ось, прошу познайомитись з моєю донечкою тим часом. Я... Ну, та заходь уже, заходь, сідай тут коло Ані тихенько. Ага, боїшся. Я відкрила для себе, власне, світ... у тих оригінальних українців, людей, які не походили з аграріїв і робітників, а людей, в яких від поколінь люди отримували освіту в Відні, в Львові, в Кракові, в університетах. Людей, які читали не тільки нормовану радянську літературу, зовсім інші книжки, слухали іншу музику, слухали радіо BBC. Дивним чином ці люди... були добріші і приємніші. По-своєму теж, звичайно, кончені, але мені здалися їхні взаємини між собою, їхнє спілкування приємніше. Загалом я хотіла належати до того контексту. І друге, що цьому посприяло, чи це вже задовго?
І друге, що цьому посприяло, я відкрила для себе сучасну українську літературу. Я писала до того, скільки себе пам'ятаю, я починала писати російською мовою, ну не в такому віці, але трошечки старша. Уже почала це робити, але... Програма з української літератури в школі була укладена все ще радянська і відтак не дуже вдала, тому що ну, Радянському Союзу невигідно було показати велику класну українську літературу. Він показував її дуже посередню, дуже робітничу і селянську. І оце я читала ці книжки і думала, ну бе, не хочу таке писати, не буду українським письменником. А потім відкрила для себе Андруховича, Прохаська, Галину Крук, Юрка Іздрика, Неборака, Позаяка, і подумала, ого, так виявляється, можна писати, як Жданчі, як Андрухович. Тобто можна писати якісь нормальні, сучасні речі, прив'язані до життя. І це все впиралося в мову. Іди до мене поруч, будь ласка. Знайомтесь, будь ласка, Міша Кальченко. Прошу ще познати, Міша моя так. Окей. Тłumaczę, tak? Tak. Dobrze, mogę tłumaczyć. A więc po pierwsze, mogłabym o tym opowiadać przez półtorej godziny, ale spróbuję odpowiedzieć krótko. Po pierwsze, to było związane z tym, że poznałam, no, nazwijmy to, oryginalnych Ukraińców, czyli nie ludzi pochodzących z rodzin rolniczych czy też robotniczych, a ludzi, którzy zdobywali wykształcenie w Wiedniu, w innych krajach europejskich, którzy odczytali inne książki, którzy słuchali radio BBC. I jak się okazało, oni jednocześnie byli o wiele bardziej mili, sympatyczni, no na swój sposób też tacy walnięci, ale przy tym o wiele bardziej sympatyczni niż przeciętni Ukraińcy. Też między nimi panowały inne stosunki i to wszystko wynikało z tego, że chciałam po prostu należeć do tego grona, że chciałam do nich dołączyć do tego kontekstu. A rzecz druga była związana z tym, że w pewnym momencie wreszcie poznałam współczesną literaturę ukraińską, ponieważ program literatury ukraińskiej, kanon literatury ukraińskiej w szkole był jeszcze radziecki, a Związku Radzieckiemu wcale nie zależało na tym, żeby pokazać jak najlepiej literaturę ukraińską, tylko ten kanon składał się no właśnie z jakichś przeciętnych utworów o tematyce produkcyjnej, o tematyce rolniczej, wiejskiej i tak dalej. I ja to, gdy czytałam, mówiłam, no na pewno nie będę ukraińską pisarką, bo wówczas byłam no, jeszcze nastolatką, no nie w takim wieku jak moja córka, troszkę starsza, ale już wówczas pisałam. I zaczynałam pisać po rosyjsku. Ale w pewnym momencie przeczytałam utwory, teksty Andruchowicza, Haliny Kruk, Prochaśka, Neboraka, Żadana, i pomyślałam, aha, to znaczy, że można pisać tak jak ci ludzie, ale to było związane z językiem, no właśnie z językiem ukraińskim. I wtedy zrozumiałam, że chcę pisać i być pisarką ukraińską. Dobrze, mamy Miszę. To jak myślę, sorry, nie mówię bardzo dobrze po polsku. Będziemy mieli dzisiaj jackpot, czyli dziecko i psa na scenie. Czy co to? Full house. Dobra, to ja mam teraz takie pytanie dotyczące już trochę twoich tekstów, wierszy, ale też prozy, bo nie da się tego jakby traktować oddzielnie. Czytając twoje książki i zarówno poezję, jak i prozę, odbieram i widzę w niej jakiś taki bardzo duży nacisk na historię i na pamięć. No nikt nie tańczył tak jak twój dziadek, to już w ogóle jest taka czysta jakby wylewka z pamięci, tak? Jeżeli tak powiem. To samo też jest w wierszach, zarówno jest bardzo dużo pamięci związanej z domem rodzinnym, z zapachami, smakami, kolorami, a z drugiej strony zawsze w tle jest historia. Są jakieś siły zbrojne, jest wojna, nawet z wierszy starszych, jak czytamy, no, bardzo duży nacisk jest na to, co było. I mam takie pytanie, czy to jest świadomy zabieg? Czy ta historia i czy jakby praca pamięci w twoich utworach jest świadomym zabiegiem,
Czy bardziej wynika to no właśnie jakieś z podświadomości, okej, okay, żyję w takich, a nie innych warunkach i jestem tego częścią? Ja bym сказала, że i to, i drugie. Bezumowno pamięć to też jest wielką częścią mnie. Jak pamięć moja osobista, jaką na pewno більше ми бачимо у віршах, так і пам'ять історична, яку я маю таку, як маю, від поламаної історії моєї родини, від історії мого оточення. Це теж робить мене мною. З іншого боку, це той прийом, завдяки якому можна віднайти якусь спільну зону, спільну територію з великою кількістю людей, в якій ми можемо спокійно поговорити про свої спільні травми або навпаки про відмінні травми, розповісти історії, наче одне одному, і подумати, що із цим робити. Угу. Повідомляю би, може, одне і друге. Понівеж пам'ять, то є дуже частина мене, зарівно пам'ять особиста, як і пам'ять historyczna i połączenie tych dwóch czynników no, kształtuje, czy ukształtowało moją tożsamość. I myślę, że z drugiej strony podejście właśnie takie, łączenie pamięci osobistej i historycznej pozwala zachęcić, zaprosić do rozmowy innych ludzi, z którymi możemy porozmawiać o naszych podobnych lub innych traumach i na spokojnie się zastanowić, co możemy z tym zrobić. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby przeczytać kilka wierszy. Będziesz czytać po ukraińsku i po polsku? Ja mogę po ukraińsku. Dobra. Ja powiem, jak chcesz. Dobra. Цей вірш написаний тут, у Вроцлаві, в гостинній квартирі на резиденції при Вроцлавському дому літератури. І це перший тиждень березня, це моя перша реакція і рефлексія на те, що відбувається удома. Ten wiersz został napisany tutaj, we Wrocławiu, w gościnnym mieszkaniu WDL-u. I powstał w pierwszym tygodniu marca, więc to jest moja pierwsza refleksja i pierwsza reakcja na to, co odbywało się u mnie w domu. Не питай мене, як я. Спитай мене щось просте. Подивися моє волосся, тепер так швидко росте, ніби має окрему, цілком конкретну мету. Коли все це скінчиться, я ним тебе оплету. Не кажи мені, як ти, щось... Легше, скажи мені. Адже кожен, навіть найменший камінь у цій війні, обернувся на зброю, щоб боронити своє. Накажи мені, як це, бо це все, що у тебе є. Коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля під дих, навіть мертві з землі цієї встають за своїх живих. І як вони виють тоскно голосами нічних сирен, не кажи мені, бо для такого навіть немає імен. Бо для такого немає ні часу, ні місця, ані вимірів, ані сфер. Але все це все одно відбувається просто тут і тепер, серед затишних ринків, шкільних дворів, приміських забудов. І все, що після такого може зцілити, то хіба любов. Любов зможе стулити докупи розчахнуті ран краї. Зможе живити з собою потужні ріки та ручаї, зможе змити наругу, оплакати щедро кожну пролиту кров. Але поки це все не скінчиться... Не кажи мені про любов. Краще, допоки зблизькі нічні змінює передранкова синь, взагалі нічого не кажи мені. Відпочинь. Chyba wiem, który, bo wiedzą państwo. Katia czyta po ukraińsku, ja nie wiem, bo myśmy nie rozmawiały, jakie będzie czytać, więc muszę się domyśleć. A wiersze nie mają tytułów. Nie pytaj mnie, co u mnie. Spytaj o coś prostszego. Spójrz, moje włosy teraz tak szybko rosną, jakby spiesząc się do czegoś, jakby miały swój własny, całkiem konkretny cel. Kiedy wszystko się skończy, oplotę nimi cię. Nie mów mi, co u mnie. Powiedz coś lżejszego. Przecież tutaj każdy,
Nawet najmniejszy kamień, broniąc w tej wojnie swojego, orężem się stanie. Nie mów mi, jak to, bo nie masz nic prócz niego. Kiedy dzwon bije, falę uderzeniową poprzedzając, nawet martwi z tej ziemi za swoich żywych wstają. Lecz jak oni wyją smutnie głosami nocnych syren, nie mów mi, bo dla czegoś takiego nawet nie ma imion. Bo dlatego ni czasu, ni miejsca, wymiaru, ni sfery nie ma. Ale wszystko to dzieje się jednak tu i teraz. Na cichych rynkach, szkolnych podwórkach, osiedlach pod miastem. I jedyne, co po tym wszystkim może ocalić, to chyba miłość właśnie. Miłość potrafi rozerwany ran brzegi zasklepić, zdoła żywić sobą strumienie i potężne rzeki. Potrafi zmyć drwinę, opłakać hojnie każdą krew przelaną. Lecz póki to się nie skończy, nie mów mi o miłości. Lepiej, nim nocne błyski zmieni przedporanna niebieskawa szarość, w ogóle nic mi nie mów. Odpocznij. To tymczasem jak Katia szuka wiersza, to może Państwo zastanowicie się też, no, czy macie jakieś pytania do naszej gościni. Ja już jestem w domu. Dawaj. Говорячи про любов, вони уникають давати речам та почуттям імена. В дитинстві, яка вони були такі великі, розповідає вона, всі пси були добрі і ситі, і всі літаки не страшні. Не бійся, говорить він, ти нікого не втратиш у цій війні. Коли мені страшно, каже вона, я стаю на мокру траву босоніж. В мене завжди тепер із собою є дрібка солі, пів хлібини та ніж. Я часто дивлюся під ноги, ніби вишукую якісь незрозумілі сліди. Але я з тобою, говорить він, і так буде завжди. В місто надвечір, жаліється, приносить особливо непроглядну якусь пітьму. Я в порядку, я би тільки хотіла знати, коли тебе обніму. Стільки навколо страхіть, і це же ще розповідає не кожен, а він говорить, не з нами. З нами такого просто бути не може. І так вона говорить, і мовчання між її словами, як спалах і багряних заграв. І він говорить також, і старанно згадує її рухи, її волосся, лице. Їй би дуже хотілося вірити в усе те, що він їй сказав, але він, здається, навіть і сам не вірить у це. Mówiąc o miłości, unikają tego, by dawać rzeczom i uczuciom imiona. W dzieciństwie arbuzy były takie wielkie, mówi ona. Wszystkie psy były dobre i syte, żaden samolot nie straszny. Nie bój się, mówi on, nikogo w tej wojnie nie stracisz. Kiedy jest mi źle, mówi ona, na mokrą trawę stoję bosą nogą. Mam teraz zawsze szczyptę soli, pół chleba i nóż ze sobą. Często patrzę w dół, jakbym jakichś śladów szukała wszędzie. Ale jestem z tobą, mówi on, i tak już zawsze będzie. Na miasto wieczorem skarży się, spada jakaś ciemność nieprzenikniona. U mnie okej, chciałabym tylko wiedzieć, kiedy cię wezmę w ramiona. Wokół tyle straszności. I nie każdy o wszystkim mówić się waży. To nie z nami, on mówi. Nam po prostu to się nie przydarzy. I tak ona mówi, i między jej słowami milczenia wybuchają błyski. On też mówi i chce jej ruchy, włosy, twarz w pamięci odświeżyć. I ona bardzo by chciała wierzyć w jego słowa wszystkie. Ale on sam chyba w to, co mówi, nie wierzy. Я би ще хотіла прочитати текст,
з цієї книжки, але написаної до початку повномасштабного вторгнення. Тому що все, що ми читали до того, написане після. Chciałabym jeszcze przeczytać tekst, który powstał przed inwazją. Pochodzi z tego tomiku, ponieważ to wszystko, co czytałam przed tym, pochodzi już z okresu po inwazji. Jak nazwedeszся, to глянь довкола хоча б. Я вгорі над тобою до тебе зву, ось тобі золото. Головами кульбаб, круглими, жовтими висипались в траву. Ось тобі тіні хмари, тіні птахів. Май обережно, непевний їхній політ. Ось тобі звук, голоси тобі ось і спів, вітер і відгук, і шелест, цвіту та від. Ось тобі спогади, все, що мав, бережи. Ось тобі рани, бо все, що любив, болить. Ось тобі ночі, верткі, як чорні вужі, і ось тобі дні, і короткий кожен, як мить. Ось тобі довгі роки смішного життя, ось тобі сіль землі, ось і просто сіль. Ось тобі жінка, ось жінці, плащі і плаття, ось тобі хліб і дах, і сад, і постіль. Ось тобі буде літо, слив і суниць. Ось після них знайдуться груші і гриби, ось тобі серце, люби на всю його міць. Ось тобі все, що хочеш, тільки люби. Może Ania znajdzie. Nie ryzykuj. No i okaże się, że nie ma. Takie może buty. Takie może się zdarzyć. Chyba trzeba zadzwonić do Bogdana Zadury. Która strona? Nie. To może ja wybiorę jakiś. Okej, okay, sorry. Co? Ja nie mogę go znajdę. Nie mogę znaleźć. Shit. No dobrze. Jest? No ja ж знаю, що в цій книжці, блін, це ж моя книжка. Wiem, że musi być, przecież to moja Просто książka. Просто її Задура трошечки не так почав, як я, але прекрасно почав теж. Chodzi o to, że tłumacz Bohdan Zadura inaczej ją ułożył, równie wspaniale, ale inaczej niż ja. Ja nie wiem w ogóle, czy Państwo trzymali tę książkę w dłoniach, bo ona jest pięknie wydana, także polecam. Jest tam gdzieś w okolicach baru. No, wydawnictwo Warstwo cudownie wydaje tę książkę, naprawdę, aż przyjemnie się je trzyma. Cokolwiek zrobisz, przynajmniej popadasz wokół. Do Ciebie wołam. Jestem nad Tobą prawie. Oto dla ciebie główkami mniszka lekarskiego złoto okrągłymi żółtymi wysypało się w trawę. Oto cienie chmur dla ciebie i ptaków cienie. Przyjmij ostrożnie ich lot niepewny. Oto dźwięk, oto głosy, oto śpiew dla ciebie. Wiatr i odpowiedź, szelest kwiatów i gałęzi. Oto twoje wspomnienia, co miałeś, strzeż wszędzie. Oto twoje rany, bo wszystko, co kochasz, ból zsyła. Oto twoje noce, wirujące jak czarne węże. Oto są twoje dni, a każdy krótki jak chwila. Oto długie lata zabawnego życia. Oto sól ziemi dla ciebie i po prostu sól. Oto kobieta dla ciebie, dla kobiety suknie i okrycia. Oto twój chleb i dach, i łóżko, i ogród twój. Tutaj będziesz miał lato truskawek i śliwek. Po nich na gruszki i grzyby pora przyjdzie też.
Oto twoje serce. Kochaj z całej siły. Tylko kochaj. A będzie twoje wszystko, co chcesz. No dobrze, to teraz chwilę, ja bym chciała przejść, bo boję się, że nie zdążymy porozmawiać o samej książce, a potem na chwilę jeszcze wrócimy do samej Ukrainy. To jest zbiór wierszy. Z jakiego okresu pochodzą te wiersze? Bo wiem, że i w jaki sposób zostały ułożone? Wiem, że część wierszy została już napisana po lutym. Natomiast jaki jest jakby przedział czasowy i czy jest jakiś kierunek ich układania w książce? В основу книжки лягли тексти, які написані з 2016-2017 по 2021 і знаходяться в українській книжці, моїй найновішій українській книжці «Поезії не болить». І ми додали туди все, що написано після повномасштабного вторгнення, здебільшого, власне, тут у Вроцлаві. Podstawy tę książki stanowią wiersze napisane przeze mnie w okresie od 2016-2017 roku po 2021 rok. I to znalazło się w mojej ukraińskiej książce pod tytułem Nie boli. I dodaliśmy jeszcze do tych wierszy te teksty, które powstały po inwazji. Okej. Okay. I mam takie pytanie jeszcze. Dlaczego nie boli? To jest sarkazm. Okej. Okay. To jest sarkazm. Myślałam, że takie zaklęcie. Okej. Okay. Słuchaj, czy ty masz w ogóle jakąś kontrolę nad... Zadum był taki, że słowo nie będzie zakreślone na obkładynce, ale potem ukraińska dizajnerka zrobiła taką klasną obkładynkę, tylko zabula pro tę ideę z zakreślonym słowem, ale obkładynka jest taka prekrasna, że my wyrzeszyli, a Bóg z nim, chaj leszajca, jak leszajca. Pomysł był taki, że na okładce słowo nie miało być przekreślone, zamazane, ale później ukraińska designerka zrobiła tak piękną okładkę, tylko że przy tym zapomniała zakreślić to słowo nie, ale z drugiej strony stwierdziliśmy, że no, okładka jest tak świetna, że już szkoda cokolwiek zmienić, a niech już tak będzie. Dobra. Powiedz mi taką rzecz. Bo tak sobie myślę o tych twoich wierszach. Czy myślisz o czytelniku w ogóle, pisząc wiersze? I czym chciałabyś, żeby ten wiersz był dla czytelnika? Не знаю, чи прямо в момент написання я думаю про читача, але точно знаю, чим би я хотіла, щоб мої вірші були для читачів. Дорогою до зустрічі з собою. Своїми відчуттями, своїми думками, своїми страхами, чому ні, своїми бажаннями і так далі. Таким порталом в себе самого. Nie jestem pewna, czy myślał czytelników w trakcie, w momencie pisania wiersza, ale wiem na pewno, czym chciałabym, żeby moje teksty były dla czytelnika. Chciałabym, żeby były drogą prowadzącą do spotkania ze sobą, ze swoimi lękami, strachami, pragnieniami, marzeniami, takim portalem, który pozwoli spotkać się ze sobą. A masz jakiś wpływ na proces tłumaczenia? No bo wiadomo, że wszystkie książki Kati, państwo pewnie też o tym doskonale wiedzą, tłumaczy Bohdan Zadura. I czy wy jakoś komunikujecie się w trakcie tego tłumaczenia, czy Bohdan Zadura po prostu już tak doskonale zna twoje słowa, że właściwie nie potrzebuje, bo no, jedzie po prostu? On dużo dobrze popadaje w stylistykę, on dużo dobrze popadaje w rytmikę i w atmosferę. Оскільки в мене не є канонічна нормована мова, яка містить багато лексикону з інших мов, суржику, різних сленгових слів, то часом Богдан не до кінця щось розуміє і помиляється, тому він просто вже перекладену книжку надсилає мені, і я роблю йому коментарі. Tłumacz досконало трафя в мою стилістику, ритміку тексту. W związku z tym, że mój język nie do końca jest kanoniczny czy też standardowy, obfituje w wyrazy slangowe, w wyrazy pochodzenia surżykowego, czyli właśnie takie mieszanki rosyjsko-ukraińskiej, to nie zawsze Bohdan jest w stanie to rozpoznać, dlatego też wysyła do mnie tłumaczenie, gotowe tłumaczenie, a ja już je komentuję, redaguję. Але ніколи мої коментарі не стосуються стилістики, тому що Богдан Задура є сам в першу чергу видатним поетом.
І стилістично його переклади, як на мене, досконалі. Jednak moje komentarze nigdy nie dotyczą stylistyki, ponieważ Bohdan sam jest znakomitym poetą polskim, więc absolutnie nie mam nic do poprawienia. Dobra, ja mam takie pytanie jeszcze dotyczące twojego pisania właśnie po lutym. Jak rozmawiałam z wieloma osobami piszącymi, zajmującymi się literaturą w Polsce, to po tym, co stało się w lutym, wiele osób doznało jakiejś takiej, nie wiem jak to powiedzieć, zapaści słowa, takiego stuporu, z którego przez długi czas nie mogli się wydobyć. I z jednej strony wynikało to z tego, że no, na to, co się stało, po prostu nie ma słów i nikt z nas nie jest w stanie sobie tutaj wyobrazić, co wy tam przeżywacie. Z drugiej strony była w tym jakaś niestosowność pisania, bo jak my tu coś mamy pisać, jakby uprawnione do wyrażania się na temat tego, co tam się dzieje, są tylko osoby, które to jakby przeżywają. No i mam takie pytanie w związku z tym do ciebie. Czy ty po lutym byłaś w stanie pisać od razu, nie wiem, wylewało się z ciebie wszystko, bo musiałaś jak najszybciej zapisać, nie wiem, całą swoją drogę, to, co się dzieje, wszystkie przeżycia, które się z tym wiążą. Czy przeciwnie, miałaś jakiś taki moment totalnego zatrzymania, że musiałabyś to wszystko przemyśleć i zastanowić się, jak to wygląda i czy w ogóle pisanie dalej ma sens? Кожен раз мене про це запитують. Кожен Боже раз на кожній зустрічі після лютого. Я не можу сказати, що мене це прямо тиснуло і з мене щось виливалося, але я не втратила змоги писати. Для мене писання – це там один з провідних моїх способів взаємодії зі світом, як рука, нога чи там вухо. Але в якийсь момент, власне, відповідаючи на зустрічах раз за разом на це запитання, я з подивом для себе відкрила, що у мене по-іншому все поламалося після лютого. Я не можу писати ні про що інше, крім того, що відбувається в Україні, ні про що інше, крім цієї війни. А до того могла. Często jestem o to pytana. Odpowiadam w ten sposób, że nie czułam jakiejś takiej wielkiej wewnętrznej presji, a też nie straciłam zdolności do pisania, ponieważ dla mnie twórczość, pisanie jest takim oczywistym sposobem na komunikację, współdziałanie ze światem, tak jak ręka czy noga. Jednak gdy raz po raz odpowiadałam na to pytanie podczas spotkań, to zdałam sobie sprawę, że coś innego się we mnie zmieniło, coś innego się we mnie złamało, ponieważ po lutym nie jestem w stanie pisać o niczym innym, jak tylko o wojnie. Kiedyś mogłam to robić. Нещодавно отримала пропозицію написати дитячі казки для доданку шведського, який робить аудіокнижки для дітей і для засинання. Я сама користуюсь такими доданками, тому що мою дитину, як ви вже її бачили, приколесати непросто. Тому в якийсь момент тобі закінчується запас голосу, і ти включаєш їй аудіоказку. І я була дуже втішена такою пропозицію, зокрема, що вони не тільки англійською випустять ці казки, а українською, тому що вони роблять цілий розділ в цьому доданку літератури для українських дітей, які живуть по цьому світу. Але, блін, казки треба написати, щоб дітки засинали не про війну. А я якось маю з цим складнощі. Ostatnio otrzymałam propozycję od szwedzkiej aplikacji, która zajmuje się bajkami dla dzieci, które mają służyć do usypiania dzieci. Bardzo się ucieszyłam z tej propozycji, ponieważ sama często korzystam z takich aplikacji. Moje dziecko niełatwo jest skłonić do snu. Jeszcze bardziej się ucieszyłam, ponieważ miały być to bajki wydane nie tylko po angielsku, ale również po ukraińsku i miały być skierowane do wszystkich ukraińskich dzieci na całym świecie. Ale jednak, cholera, no trzeba bajki napisać tak, a jeszcze tak, żeby dzieci rzeczywiście usypiały przy tym. A to się okazało wcale niełatwe. To może nie można pisać ich pro winu, właśnie w sumie, żeby dzieci zaspokoiły się, nie dała sobie rady pisać kaski nie pro winu. No, czyli nie da się pisać takich bajek o wojnie, no bo to wcale przecież nie uspokoi dziecka, nie uśpi go. No i?
Napisałaś? Pracuję nad tym. Pracuję nad tym. O ile już pracujesz nad tym? Długo. Znacznie dłużej niż obiecała. Znacznie, o wiele dłużej niż obiecałam. Dobra, co się dzieje z językiem, kiedy jest wojna? Czy on przechodzi jakąś transformację? Czy on się wzbogaca, czy zuboża? Czy zasuwa, jak, nie wiem, jak pocisk? Ja mam takie wrażenie, że nie wiem, wcześniej się aż tak strasznie nie przyglądałam literaturze ukraińskiej, ale od kiedy wybuchła ta wojna w lutym, nie mówię o wcześniejszym okresie, to bardzo dużo czasopism literackich, nie wiem, czy Państwo też to zauważyli, bardzo dużo czasopism literackich poświęca jakieś swoje działy, całe segmenty literaturze ukraińskiej. Także mamy relacje czasami, jakieś eseje, reportaże, opowiadania, też wiersze. Bardzo dużo rzeczy związane oczywiście z wojną. Ale czy to jest, czy nastąpiło jakieś, nie wiem, zjednoczenie frontowe ukraińskich literatów? Wiesz, czy oni wszyscy jakby rzucili się na front z językiem, z tym, co mają, z jedyną bronią, którą mają? Czy nie masz takiego wrażenia, że nastąpiło jakieś takie, no wcześniej może też nie było potrzeby? В Україні є великі проблеми, щоб називати фронтом все, крім фронту. Тобто, що робиться з мовою, ми більше не говоримо літературний фронт чи фронт міжнародних відносин, тому що фронт – це, блін, фронт. В Україні дуже осторожно підходимо до того, аби то, що не є фронтом, називати фронтом, чи мовити фронт літератський чи фронт релацій міжнародових, бо фронт – то фронт, а заплече – то заплече. Ось тобі дуже проста ілюстрація того, що робиться з мовою в тому числі. Стосовно людей і літераторів, і мови, всі перебувають в надважких обставинах. Всіх дуже попаяло, дуже сильно. Всі працюють на спільну мету так потужно, як можуть, але всередині це дуже важко, тому що є багато конфліктів, дискусій, чого хочеш чи не хочеш. Проте українська мова безумовно зміцнюється, тому що російською мовою говорити більше не окей. Нарешті це зрозуміли всі. A więc ta historia o froncie i nazywanie czegoś, to jest no właśnie taka najlepsza ilustracja tego, co się odbywa z językiem. Cóż, w Ukrainie rzeczywiście wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani w taki wspólny cel, wspólną pracę w obronę naszego kraju. Ale z drugiej strony to jest ogromnie ciężkie dla wszystkich. No, wszyscy odczuwają ogromną presję. To wygląda tak, że wszyscy są bardzo zaangażowani w środku, jednak wiadomo, każdy przeżywa swoje problemy. Też mamy takie wewnętrzne swoje dyskusje, konflikty, napięcia. Jeszcze jest inna kwestia, że język ukraiński musi się zmieniać, bo teraz wreszcie wszyscy zrozumieli, że mówić po rosyjsku to nie jest w porządku. Dobra, czytamy wiersze. Możemy. Zobaczymy. A czy nie będzie ci prościej, jak ja przeczytam na przykład jakiś wiersz i ty sobie przetłumaczysz? Ja chyba tak. Co? Co? Tak, przepraszam, że tak. Nie powinnam, ale... No dobrze, dobrze. A ty powiesz... Czytaj po polsku, a ja znajdę go po ukraińsku. Jak najbardziej. Dobrze. Dobrze, czytam jakiś wiersz. Ciepła kurtka na czarny jedwab, buty i szalik. Rano, widzisz, mgła opadła, powisiała i zeszła. Jesień ostrzy swoje noże, długie, jasne, z cienkiej stali. Gdzie teraz jesteś? Powiedz. Powiedz, kim teraz jesteś? Na skrzyżowaniu taksówka, z ulicy głosy dobiegają, psy, ciche, duże psy na słońcu się wygrzewają. Pachnie sokiem z miejskich drzew, słabym, szybkim deszczem. Jesień ciągnie za każdy nerw, wyciągnie każdy jeszcze.
Jesień przeciągi wciąga do domu, ciągnie jeżyn łodygi. Pamięć sprawia, że żyjesz, pamięć osłabia twe siły. Wszyscy, którzy wyrośli na tych wilgotnych polach, wszyscy, których nie ma w tych lśniących, niekończących się dniach, przejdą koło ciebie teraz. To wszystko, co kiedyś z tobą było, ci wszyscy, co kiedyś byli, będą boleć jak potłuczone szkło, będą jak z mgły rozbłyski ci świecić. Zobacz, zaakceptuj je wszystkie. Jesień wytacza dynie, zasnuwa się dymami, odpuszcza wszystkie grzechy. I nasze serca, jak ptaki, grzeją się pod kurtkami. Я питала про гарбуз, чи гарбуз – це диня, тому що українською диня – це диня. Зараз спробую там щось тлумачити. Ході о гомонімі між язиковим. Поведзення, а не поведзення. Так, тут є та різниця, що по-українську гарбуз – то по-польську диня, а по-українську диня – то що іншого. Так, типова слов'янська гомонімія. Тепла куртка на чорний шовк. Черевики і шарф. Зранку, бачиш, туман зійшов, повисів і розстав. Осінь гострить свої ножі. Довгі, світлі, тонкі. Де ти зараз? Скажи. Скажи, хто ти тепер такий. На перехресті стоїть таксі, з вулиці голоси. Розляглися на сонці пси, тихі, великі пси. Пахне соком міських дерев, кволим швидким дощем. Осінь тягне за кожен нерв, витягне кожен ще. Осінь тягне стебла ожин, протяги тягне в дим. Пам'ять робить тебе живим, робить тебе слабким. Всі, хто проріс у вогких полях, всі, хто тепер не тут, в цих осійних нескінченних днях попри тебе пройдуть. Все, що з тобою колись було, всі, що колись були, будуть боліти, як бите скло. Ніби близькі землі будуть сіяти тобі вони, всіх їх побач, прийми. А осінь викочує кавуни, випускає дими, відпускає усі гріхи і вигріваються, бачиш, під куртками, як птахи, наші серця. А перепитувала я Аню тому, що в тексті були гарбузи, а в оригіналі осінь викочує кавуни по-польськи як? Диня. Ні, в оригіналі гарбузи, а по-польську диня, так? Ні, в оригіналі кавуни. А, чи повинні бути арбузи? Zamieszanie. Czyli w tekście oryginalnym są kawuny, co po polsku oznacza arbuzy. Natomiast... Bohdan Zadura zmienił arbuzy na dynię. Na dynię. No tak. Це має сенс для українського читача. Це має сенс для українського читача, тому що справжні українські кавуни з Херсону і з Криму з'являються в Україні восени. A litom my jemo wszelkie tam przewozne sztuki. Czyli to jest bardzo ważny szczegół dla ukraińskiego czytelnika, ponieważ prawdziwe ukraińskie arbuzy pojawiają się właśnie, pochodzą z Chersońszczyzny i Krymu i pojawiają się na jesień. Dobra, czytam jeszcze wiersz, który jest na końcu książki. Wszystko w porządku. Posłuchaj. Wszystko będzie dobrze. Po zimie miasta, jak podwórka pracowitych gospodarzy biedne, gdzie kolana gołe i zieleń i reszta nie taka jak trzeba, ale grusza kwitnie, a po niej śliwa oraz głóg i na tym się trzyma ród. Wszystko trwa. Wstają mgły, padają deszcze i stoją domy. Tyle chyba tylko, że ci, co nie przebrnęli przez tę zimę, o elektryczne druty zaczepiają piórami ze skrzydeł i w ostatnich uśmiechach smutnie krzywią nieme usta, jakby mówili: zapomnij, zostaw. Tu wszystko trzyma, drżące miejskie złote światła w nocy migają i ludzie jedni drugim swe klucze powierzają i wspominają to lub tamto i śmieją się przez pustkę i różne melodie płyną z domów na ulicę ciszej lub głośniej. I nawet jeśli twoja dusza jest najpustynniejszą z pustyń, to i z niej coś wyrośnie. Все гаразд, послухай. Все насправді гаразд. По зимі міста, ніби бідні двори працьовитих гаст, де коліна голі,
і зелень, а решта все не як слід. Але грушка цвіте, за нею сливка і глід, і на тому триває літ. І все триває, встають тумани, ідуть дощі, стоять доми. Ну хіба що ті, хто не перебрів цієї зими, зачіпаються пір'ям крил за електричні дроти і в останніх посмішках кривлять тоскно німі роти, ніби просять. Забудь, пусти. А все ж тримає. Тремтять міські золоті світла вночі. І люди одне для одного залишають свої ключі і разом пригадують або це, або те, і сміються через пусте. І різні музики виливаються на вулиці із осель. І навіть якщо душа твоя найпустельніша із пустель, то й з неї щось проросте. Chciałabym jeszcze spytać się o jedną rzecz. Zakładam, że wojna się skończy, tak jak wszyscy, i będzie musiało nastąpić jakieś porozumienie. Że będziemy mieć do czynienia z setkami tysięcy, z tysiącami ludzi z różnego rodzaju traumami. Jaką widzisz w tym rolę literatury? I czy w ogóle jest możliwe porozumienie? I no, jesteś też dziennikarką. Czekaj, pro jakie porozumienia ty pytasz? Dobra, okej, inaczej. 75% według sondaży 75% Ukraińców nie widzi w ogóle jakiejkolwiek formy kompromisu z Rosją. Taka sama ilość osób według sondaży w Rosji. Oczywiście nie wiemy, na ile są to prawdziwe sondaże, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. To są takie rzeczy, które nam się po prostu podaje. Wierzy Putinowi i to, co robi. W pewnym momencie wojna się skończy. No i co dalej? Jak sobie wyobrażasz jakieś, nie wiem, porozumienie, kontakt z drugim narodem? Jest w ogóle coś takiego możliwe? Jakieś, nie wiem, pojednanie? Мені подобається Друга світова війна. Як приклад контрибуції, тотальне визнання провини кожного, а потім з цього місця вже можна починати говорити про якесь порозуміння. Я навмисне погуглила, коли цього року Оскар за документальний фільм отримав фільм про Навального. Я навмисно погуглила, в часи Другої світової війни жоден німець не був номінований на Оскар, на Нобелівську премію і так далі. Я думаю, це здоровий підхід. Росія має почати з повних контрибуцій і з визнання провини кожного. Тому що я вважаю, що кожен, хто є росіянином і допустив цю ситуацію, є в цьому винний. А потім можна буде думати про порозуміння років через 20, може через 30. Подоба мені ще Друга війна світова, як приклад того, що наступає по війні. А więc przede wszystkim контрибуція і абсолютне uznanie вини кожного. А dopiero później можна zacząć mówić o pojednaniu. Specjalnie wygooglałam po tym, jak film o Nawalnym dostał w tym roku Oscara i okazało się, że w czasie II wojny światowej żaden Niemiec nie był ani, czy niemiecki film, czy obywatel Niemiec nie był nominowany ani do Oscara, ani do Nagrody Nobla i uważam, że to jest absolutnie właściwe podejście. A więc najpierw absolutne uznanie, całkowite uznanie winy każdego Rosjanina, każdego, kto dopuścił się, czy przyczynił się do tej sytuacji. Ten, który pozwolił na to, co się stało. Kontrybucje całkowite ze strony Rosji, a dopiero później możemy zacząć mówić o pojednaniu, być może za 20 lat, a być może nawet za 30. Господи, не контрибуція, а репарації це називається, да? Контрибуція, репарації, ну, myślę, że także to są niuanse takie. Dobra, zamknijmy temat wojny na chwilę. Co ty czytasz, Katia? Książki. Jakie książki, książki czytasz? Sorry. Czytam
Читаю зараз «The Time of Our Singing», забула автора. Забула автора книжки. Це художня книжка американська про двох хлопчиків в Нью-Йорку, які мають 50-ті роки, вони мають негритянсько-єврейське походження. Хтось пам'ятає, як звуть автора книжки? Читаю художню літературу, читаю українську художню літературу, читаю вірші. A więc czytam teraz książkę autora, której niestety nie pamiętam, a tytuł brzmi The Time of Our Singing. Jest to literatura piękna, akcja książki rozgrywa się w Nowym Jorku, w latach 50. Dwójka bohaterów, chłopcy pochodzenia afrykańsko-żydowskiego. Czytam również ukraińską literaturę piękną. Richard Powers. Dobra, to teraz pytanie do Państwa. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać Katrynie jakieś pytanie? Tak, tutaj wcześniej zostało powiedziane, że Pani wiersze nie mają tytułu w tym zbiorze, poza dwoma, poza Wielkanocą i Kota w butach. I zastanawiam się, czy to ma jakieś znaczenie, że tylko te dwa mają tytuły? Jeżeli tak, to jakie? Albo nie, może się za bardzo tutaj doszukuję teraz. To jakiej Великдень, це задура його назвав. Але я подумала, хай буде. Натомість той, який кіт в чоботях, цей вірш має назву, тому що тільки назва відсилає нас до казки, на яку він спирається. Назва доповнює його сенс. Ten, który nosi tytuł Wielkanoc, to zostało wymyślone przez tłumacza, powiedziałam, niech będzie. Natomiast ten, który ma tytuł Kot w butach, to specjalnie jest tytuł, ponieważ nas to pozwoli odwołać się do tej bajki, do której właśnie jest odniesieniem ten wiersz. Czy ktoś jeszcze chciałby się o coś zapytać? Pani jest. Witam serdecznie. Ta śmieszna historia z arbuzem i dynią daje mi do myślenia, że Zadura nie dokonał tłumaczenia adekwatnego. Czy w języku ukraińskim w zapisie pani wiersze są bardziej równe, są pisane metrum, rymem na pewno, bo w zapisie polskim to nie jest tak widoczne. Слухайте, Задура справився дуже добре, чесно. Мої вірші є здебільшого силаботонічні, мають ритм, тільки не рівний, а часом дуже рваний, і є римовані. Проте наша домовленість із Задурою була така, що він збереже наявність ритму, проте мені не потрібен такий самий ритм, а потрібен інший ритм, який в площині польської мови створить ту саму настроєву атмосферу. Я майже не говорю польською, але розумію її достатньо добре. Ой. І абсолютно задоволена перекладами. Вони дуже мені подобаються. Proszę mi uwierzyć, że Bohdan poradził sobie bardzo dobrze. Moje wiersze są salebotoniczne, są rymowane i oczywiście rytmizowane. Nasza umowa z tłumaczem była taka, że on zachowa rytm, ale inny rytm, ten, który w przestrzeni języka polskiego pozwoli uzyskać ten sam efekt i zbudować ten sam klimat jak w oryginale. Nie mówię po polsku dobrze, ale doskonale rozumiem ten język. Jestem bardzo zadowolona z tłumaczenia. Można ja rozkażę śmieszną historię pro Zaduru, żeby zakryty kilkaść pytań do przekładacza. U nas była z nim zustrzeć w Lublinie, після того, jak właśnie my otrzymali nagrodę Angelus. I після зустрічі, у нас була зустріч, яка тривала 2,5 години. І після цієї зустрічі до нас підійшла консулка України в Любліні. Представилася, привіталася з Задурою, і перше, що його спитала, це було: вибачте, а ви говорите українською, розумієте українську, так? Ну, а хто знає Богдана Задуру, і або бачив його наживо, може собі уявити. І він на неї дивився так довго, може з хвилину, і потім сказав їй: ну, ні.
Państwo pozwolą, że opowiem pewną anegdotę związaną z Bohdanem Zadurą, by zamknąć te wszystkie pytania dotyczące tłumaczenia. Otóż nasze pierwsze spotkanie z Zadurą po otrzymaniu przez nas Angelusa odbyło się w Lublinie. Było to bardzo długie spotkanie, 2,5 godziny, po czym podeszła do nas konsulka Ukrainy, przywitała się, przedstawiła, zaczęliśmy rozmawiać, a później zwraca się do niego i pyta, ale pan rozumie po ukraińsku? I tutaj trzeba znać Bohdana i jego spojrzenie. On tak bardzo długo i wyraziście na nią popatrzył i powiedział, no nie. Pozdrawiamy Bohdana Zadurę, prawda? Tutaj pani miała jeszcze pytanie. Może ja dam swój mikrofon? Pani Hanna właśnie zaczęła to pytanie, potem jakoś odeszłyście, ale bardzo jestem ciekawa, jaka rola literatury może być już może w już jak wojna się skończy, tak, w pomocy i ludziom z traumami i w ogóle w przemyśleniu tego, co przeżywamy i co przeżyjemy jeszcze. Просто я зупинила Аню, і, тому що вона питала про роль літератури в порозумінні. До порозуміння нам ще як до моря рачки. Натомість роль літератури в, і після війни і зараз, як на мене, дуже велика. По-перше, література, зокрема поезія, може допомогти людям тупо дати їм словник, слова, якими говорити про те, що вони відчувають і що з ними було. Тому що дуже багато людей зараз стикаються з тим, що вони не мають слів, настільки жахливі речі відбуваються, настільки жахливі речі ми переживаємо, хтось фактично, хтось емоційно, що люди стикаються з тим, що вони не мають навіть слів, щоб поговорити про це з самими собою, не кажучи вже про те, щоб це виразити. А це необхідно для зцілення. Ну і, звичайно, література як інструмент пам'яті. Ми повертаємося до того, з чого почали. Література свідчень, література людських історій, художня література, яка все одно зафіксує настрої, почуття людей, відіграє дуже велику роль в збереженні пам'яті справжньої, яка спирається не тільки на фактаж і дані, ale własne na przeżycia. Wtedy miałam zastrzeżenie do pytania Ani, ponieważ ona zaczęła mówić o pojednaniu. Natomiast do pojednania nam daleko jak stąd na Księżyc. Ale jeżeli mówimy o roli literatury, w tym poezji, w czasie wojny i po wojnie, to oczywiście jest to ogromnie ważne. Ponieważ właśnie poezja może dać słownik, czy w ogóle słowa, które pozwolą ludziom wyrazić to, co czują, to, co doświadczyli. Ponieważ często już teraz tak jest, że te doświadczenia są tak okropne, że ludzie nie są w stanie rozmawiać o tym, czego doświadczyli. Brakuje im słów, by przeprowadzić taką rozmowę nawet ze samymi sobą. I tutaj druga też rola, od której zaczęliśmy, wracamy do tego, że poezja jako instrument pamięci, jako świadectwo, jako literatura historii, które utrwalają doświadczenia, nastroje, przeżycia. I jest to duża, ogromna rola poezji, która pozwoli nam pamiętać nie tylko o faktach, czy o statystykach, liczbach, ale o naszych przeżyciach i uczuciach. Strasznie szybko mówisz. Czy ktoś jeszcze? Nie mam pytań. Chciałam bardzo podziękować za to, że pani jest, za to, że pani pięknie pisze, za to, że ma pani wspaniałego tłumacza. I że wiersze, państwo w dyskusji poruszyliście ten problem, trafiają do czytelnika, trafiają. Pani wiersze są mądre, pełne tęsknoty, pełne bólu czasami i pełne miłości. I trafiają, do czytelnika. Tylko za to dziękuję. Życzę siły, wytrzymałości i dobrej przestrzeni wśród ludzi w świecie. I sława Ukrainie. Herojem sława. Dziękuję dużo. No i myślę, że tutaj już chyba nie ma nic do zadania. Jak to nie?
Jeszcze? Przepraszam, przepraszam. Tak ładnie pani tutaj skończyła. Dwa poprosy. Pierwsze pytanie jest związane z pewną tezą, która się pojawiła w diasporze ukraińskiej w Kanadzie. Wyszła z Uniwersytetu w Toronto, że ziemie na Ukrainie były świadkami drugiej czystej demokracji, drugiej pogreckiej, bo ludzie uciekali, infamisi chłopi z Europy na wschód, tworzyli tam społeczności, szli na wojnę, wybierali atamana, kobiety uczestniczyły w zgromadzeniach, były to głosowania bezpośrednie. Czy w ukraińskiej myśli historycznej powstały jakieś książki na ten temat? To jest jedno pytanie. A drugie, czy pani zna wiersz Brodskiego, który napisał po ogłoszeniu niepodległości przez Ukrainę? I ja nawet nie będę mówić o Brodskiego. I odpowiedź poety Blackout. Białe... Dla mnie rosyjska kultura, Brodski i wszyscy inni ludzie to blackout. Wszyscy, oni zatknęli się do... Просто бути росіянином соромно і представляти російську культуру соромно і мати до цього стосунок соромно. Не буду говорити про Бродського, сорі. Не буду мовити о Бродському. Чи відповіді Білого теж пані не знає? Przetłumaczę. Nie będę mówić o Brodskim. Dla mnie temat Brodskiego, czy też literatury rosyjskiej, czy w ogóle przedstawicieli rosyjskiej kultury, to blackout. Ogłaszam totalny blackout na mówienie o wszystkim, co jest związane z literaturą rosyjską. Bycie Rosjaninem to wstyd i nie chcę o tym mówić. Натомість відповідь на перше запитання. Є книжки, які стосуються тієї доби, але така версія, яку пан окреслив, вона дуже ідеалізована все-таки. Натомість, якщо йде про перше пана питання, то, очевидно, є книжки, які стосуються того окресу історичного. Та візія, яку накреслив пан, ну, моїм зданням, є збит ідеалізована. To ja myślę, że jeszcze na koniec przeczytamy jeszcze jeden wiersz. Dobra? To ja mogę dawać, nie? W głowie dziewczynki złociste refleksy, motyle w brzuchu, na nadgarstkach dzwoneczki, na podwórku wielkie, wilgotne, purpurowe kwiaty. W jej snach wojna się kończy każdej nocy. Cichnie złe echo wystrzałów i wracają potem wszyscy żywi. Co do jednego. A poza tym za oknem dziewczynki spożywczy sklep rozjebany i mgła jak rozwodnione mleko zalewa co rano huśtawki i parkometry wyrwane z korzeniami. W jej kieszeniach klucze wszystkich sąsiadów brzęczą i drobne monety przesypując się dźwięczą, gdy spać do piwnicy schodzi ciemnymi schodami. Co ją tu trzyma? Wstążeczki i łańcuszki, parę zdjęć, na których matka jest młoda i ojciec też nie stary. Pamięć przechowująca ciepło dawnych przeżyć. I gołębie jak anioły zlatują się do jej okna. I starannie strzeże ją to wszystko, czego strzeże ona. To wszystko, w co tak beznadziejnie wierzy. W głowie u dziewczynki відблиски золоті. На зап'ястях дзвіночки, метелики в животі, на подвір'ї, великі вологі багряні квіти. В снах у неї щоночі закінчується війна, і коли стихає пострілів зла луна, всі до одного живі повертаються звідти. За вікном у дівчинки розйобаний гастроном, і тумани зранку, ніби розведеним молоком, заливають вирвані з коренем качелі і паркомати. В кишенях у неї всі сусідські ключі. І дрібні монети, котрі розсипаються дзвонячі, коли вона уночі темними сходами у підвал спускається спати. Що її тримає? Стрічечки, ланцюжки. Фотографії, на яких все ще живі і молоді батьки, глибина коріння, в пам'ять, в минулого теплу шкіру. І голуби, ніби янголи, злітаються до її вікна. І старанно береже її все те, що береже вона. Все, у що вона так безнадійно вірить. Я хочу дуже подякувати за зустріч і сказати дуже важливі для мене речі. Я дуже хочу подякувати не лише Вроцлавському дому літератури, чи інституціям, чи уряду, а фактично кожному з вас. Тому що
попри весь жах досвіду, який я пережила, будучи змушеною виїхати сюди, я побачила, стала свідком неймовірно прекрасної речі, як всі люди, звичайні, втомлені люди після роботи зі своїми справами, своїми проблемами, згуртувались і на максимумі сил приймали і допомагали тим, хто приїхав. Я розумію, що це коштує багато грошей, як країні, так і кожній людині, яка купувала мило, памперси і шампуні і завозила їх в центри допомоги. Я розумію, як багато це коштує нервів, коли повне місто раптом цих українців, які нічого не розуміють, паркуються там, де не треба, і роблять черги в поліклініках і установах. І я розумію, як це непросто і яку напругу це створює. І поза тим уже... Ми почали з того, скільки днів, я їх не рахую, тому що для мене це дуже страшно. Ви допомагаєте нам день за днем, за днем, за днем, за днем. Дякую дуже за це. Дякую дуже. Хотілася б подякувати за спотканie, але не тільки. Хотілася б виразити свою огромну вдячність за те, чого досвідчила тут, коли приїхала по розпочинку інвазії. Помімо tego całego koszmaru, który wówczas doświadczyłam, zobaczyłam tutaj absolutnie wspaniałe rzeczy. I za to chciałabym podziękować nie tylko instytucjom, nie tylko WDL-owi, nie tylko rządowi, ale przede wszystkim każdemu z Państwa, każdej osobie, która pomimo własnych problemów, pomimo własnego zmęczenia po pracy, była bardzo zaangażowania w to, żeby pomagać Ukraińcom, w to, żeby kupować mydło, papier, wszystko, co potrzebne i zawozić to do ośrodków pomocy uchodźcom, którzy to robili pomimo nerwów, pomimo tego napięcia, któremu towarzyszyło no właśnie pojawienie się dużej ilości Ukraińców w Polsce. Pomimo tego, że właśnie ci Ukraińcy nagle zjawili się w dużej ilości w mieście, nie wiadomo gdzie parkują, tworzą kolejki w przychodniach i tak dalej. Również chciałabym ogromnie podziękować za to, że pomimo tylu dni, no właśnie liczyliśmy na początku, Państwo nadal pomagają, pomagają i pomagają. Ogromne za to Państwu dziękuję. Katarzyna Babkina i Ania Ursulenko, Silesius i niewoli. Dziękuję.